Chciałbym dziś mówić na temat potopu, na temat śladów po globalnym kataklizmie. Zasięg potopu jest od dawna przedmiotem sporów. Czy była to lokalna powódź, czy też była to globalna katastrofa, wielki kataklizm, który przeżyło tylko 8 osób, jak to opisuje Biblia, ale nie tylko Biblia. Na świecie jest przynajmniej 270 mitów pochodzących z różnych okolic świata, od różnych ludów, które z sobą nie miały żadnych kontaktów, które istniały na przestrzeni różnych okresów czasu, a zachowały ten sam przekaz o globalnym potopie, często ze szczegółami, których nie sposób wyjaśnić inaczej, jak wspólną prawdą, która gdzieś zaistniała w historii i w rezultacie przetrwała w różnych podaniach, mitach na różnych częściach świata. Na przykład w hawajskich legendach mamy człowieka, który nazywał się Nu, z żoną, z trzema synami i z ich córkami, i z ich żonami. Wziął po parze zwierząt na swój statek i w ten sposób przetrwał potop. W chińskich legendach z kolei mamy człowieka, który nazywał się Nuwa, który z żoną, z trzema synami, z trzema córkami przetrwał potop. A tutaj nawet widzimy, że fonicznie to imię Nuwa, czy to imię Nu, brzmi tak, jak w języku hebrajskim brzmi imię Noego. Takich przypadków jest naprawdę bardzo dużo. Włącznie z takimi szczegółami, jak to, że ten, który przetrwał potop, posłał gołębia albo posłał kruka. Również i w indiańskich legendach i wielu innych takie szczegóły świadczą o historycznej prawdzie, która kryje się za danym wydarzeniem. W chińskim piśmie, które powstało w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, a więc jeśli przyjąć biblijną chronologię, to w tym tysiącleciu, w którym miał miejsce potop, powstało to pismo i ewidentnie ten, który tworzył to pismo, znał wiele z tych wydarzeń, o których mówi nam Księga Rodzaju. Ja nie mam dzisiaj czasu na to, żeby wam podać przykłady, ale naprawdę wiele zadziwiających znaków tego pisma, którym Chińczycy posługują się do dziś, a które powstało w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, zawiera te same prawdy, o których czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Genezis. Tutaj macie słowo chińskie statek, który składa się z trzech znaków, a mianowicie ze znaku łodzi czy okrętu i 8 osób. A więc inaczej mówiąc, w języku chińskim słowo statek pisze się jako arka z 8 osobami. Starożytni w ogóle uważali potop za linię demarkacyjną między jedną epoką i drugą epoką. I mówiło się o rzeczach przed potopem i po potopie. Tak dzieli dzieje ludzkości jeden z najstarszych dokumentów piśmiennych. To jest sumeryjska lista królów na okres przed potopem i po potopie. Sumeryjski przekaz akadyjski podaje za przyczynę potopu strumienisty deszcz. A to jest już intrygujące, dlatego że w Mezopotamii deszcze w zasadzie nie padają. Tam powodzie nie mają miejsca na skutek obfitych opadów deszczów, tylko na skutek wylewów Tygrysu i Eufratu na wiosnę, a to dzieje się za sprawą topniejących lodów w górach, daleko na północy. Nigdy tam nie dochodziło i nie dochodzi do powodzi za sprawą opadów deszczu. Tymczasem zarówno sumeryjskie, jak i akadyjskie przekazy są zgodne z biblijnym, a mianowicie, że to strumieniste deszcze spowodowały ten wielki potop. A taki przekaz również znajdujemy w Biblii. Co do powodzi, to wiemy, że w powodziach nigdy nie ginęli wszyscy ludzie. Natomiast tutaj te mity, te podania, włącznie z tym przekazem, który znajdujemy w Biblii,
mówią jednoznacznie, że wyginęły wtedy wszystkie istoty. Na przykład mamy taki tekst, Księdze Rodzaju, 7 rozdział, 21-22 werset, czytamy: i wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi. Ptactwo, bydło, dzikie zwierzęta i wszelkie płazy pełzające po ziemi i wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. I kolejny tekst, 19 werset, mówi nam, że wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią tak, że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. Mój były wykładowca, wybitny znawca języka hebrajskiego, profesor Gerhard Hazel, tak się wypowiedział o gramatyce składni opisu potopu w Biblii. Powiedział tak: opis potopu obfituje w dowody na to, że należy go pojmować literalnie, jako relację historyczną. Wiele występujących w nim terminów i formuł wraz ze składnią gramatyczną wyraźnie świadczy o globalności potopu, którego wody zniszczyły wszelkie życie ludzkie, zwierzęce i ptasie na naszej planecie. Składnia języka hebrajskiego nie pozwala na inny wniosek w sprawie biblijnego opisu potopu. I gdybyśmy się tak nad tym zastanowili, to gdyby nie chodziło o globalny potop, a jedynie o jakąś lokalną powódź, to po co Noe miałby budować arkę, gdyby chodziło jedynie o powódź? Przecież ptaszki by sobie odleciały na inne tereny, zwierzęta też by przetrwały w innych regionach świata, nie trzeba byłoby ich brać do statku. A sam Noe, wiedząc o takiej wielkiej powodzi, mógł przecież spakować swoją rodzinę i pojechać sobie na wakacje do Europy albo do Afryki. Gdyby tu chodziło o lokalną powódź na terenie Mezopotamii czy gdzieś na terenie Morza Czarnego, bo i takie teorie są. I wreszcie, jaki sens miałaby ta tęcza, o której Bóg powiedział, że daje ją po potopie jako znak ludziom, jako znak przymierza, obiecując, że potop już nigdy nie zniszczy świata. Gdyby chodziło o powódź, no to mielibyśmy tutaj z Boga kłamcę, prawda? Bóg by kłamał, bo każda powódź by zaprzeczała tej obietnicy, że to się już nigdy nie stanie. Teraz ciekawy jeszcze fakt, bo Biblia mówi, że potop rozpoczął się 7 dnia 2 miesiąca roku. Przeliczając to na nasze, to jest przełom października i listopada. Jakie święto do dzisiejszego dnia ludzie na całym świecie obchodzą na przełomie października i listopada? I muszę wam powiedzieć, że nie tylko dzisiaj, ale praktycznie wszystkie starożytne kultury, babilońska, hebrajska, również Egipcjanie, Chińczycy, także i kultury na terenie Ameryki Środkowej obchodziły ten czas na przełomie października i listopada i obchodzi się go do dziś na świecie jako dzień upamiętniający wszystkich zmarłych. Ten dzień, w którym rozpoczął się potop. I zobaczmy, czy my byśmy nie postąpili podobnie. W Stanach Zjednoczonych obchodzi się jako święto upamiętniające tych, którzy zginęli w tej wielkiej katastrofie, kiedy te samoloty runęły na World Trade Center do dzisiaj. I podejrzewam, że jeśli świat potrwa jeszcze 100 lat, to i za 100 lat Amerykanie będą upamiętniać ten dzień. W przypadku potopu, który wyniszczył całą ludzkość, spodziewalibyśmy się czegoś innego? Czy ci, którzy się ostali, nie zachowaliby w swojej pamięci tego dnia jako dnia wszystkich, którzy zmarli, którzy zginęli? I tak jest. Do dzisiejszego dnia obchodzimy Dzień Wszystkich Zmarłych w tym samym czasie, w którym rozpoczął się biblijny potop. I nie tylko według rachuby hebrajskiej, również Egipcjanie uważali, że to właśnie w tym dniu rozpoczął się potop.
Siódmy rozdział Księgi Rodzaju, 11 werset mówi tak. W roku 600 życia Noego, w miesiącu drugim, 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Czytamy tutaj, że wody, które zalały ziemię, miały dwa źródła. Strumienie z nieba i fontanny bijące z wnętrza ziemi. Nie wiemy, co spowodowało potop, poza tym, że taka była wola Boża, Pismo Święte mówi. Ale żydowska tradycja podaje, że Bóg rzucił w kierunku ziemi dwie komety. I wiele innych tradycji, na przykład zachowanych przez Indian, również łączy potop z jakimś katastroficznym wydarzeniem na niebie. I możliwe, że właśnie bliskość jakiejś komety mogła zachwiać polem grawitacyjnym Ziemi i pociągnąć za sobą spękanie skorupy ziemskiej. Bo kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to widzimy, że na początku ląd stanowił jedną całość. Ląd był cały otoczony oceanem. I tak wierzyli również starożytni, nazywali to Pangeą. I uczeni również zgadzają się co do tego, że kontynenty kiedyś tworzyły jedną całość. A więc doszło do spękania skorupy ziemskiej. I w rezultacie tego zimniejsze, a zatem gęstsze dno oceaniczne zaczęło się pogrążać wzdłuż tego pęknięcia w rzadszym, gorącym płaszczu ziemskim, co uwolniło masę energii w postaci trzęsień ziemi, w postaci erupcji wulkanów, ale łańcuchowej erupcji wulkanów. W rezultacie strumienie pary wodnej wystrzeliły w atmosferę z naddźwiękową szybkością i prawdopodobnie to są te źródła wielkiej otchłani, które, gdy, jak czytamy, otworzyły się upusty nieba, spadły na ziemię w postaci strumieni deszczu. Jednym ze skutków spękania skorupy ziemskiej na początku potopu był właśnie ten podział kontynentów, dryf kontynentalny. Wcześniej ląd stanowił jedną całość. I zresztą możemy to zauważyć, kiedy porównamy między sobą linie brzegowe zachodniej Afryki i wschodniej Ameryki Południowej. Zobaczymy to wtedy. Podobne formacje skalne, podobna roślinność. To wskazuje, że tworzyły kiedyś jedną całość. Globalny potop pozwala nam też rozwiązać jedną z nierozwiązanych do tej pory zagadek nauki, a mianowicie przyczynę epoki lodowcowej. Epoka lodowcowa wymagała dwóch czynników występujących razem. Po pierwsze obfitych opadów śniegu, a po drugie chłodnego lata, żeby ten śnieg nie stopniał. Dużo osób sądzi, że epoka lodowcowa może nastać za sprawą spadku temperatury, ale tak nie jest. Samo obniżenie temperatury nie tworzy lodów, nie tworzy epoki lodowcowej. Do lodowców potrzebne oprócz chłodnego lata są obfite opady. A żeby mieć obfite opady, to oceany muszą mieć ciepłą wodę, prawda? Woda w oceanach musi być ciepła. Musi dużo wody parować, żeby ona mogła spaść w postaci śniegu i kiedy mamy chłodne lato, to te masy śniegu obracają się w lód i mamy epokę lodowcową. Ale teraz oceany są zimne. Dlatego co się dzieje? Dlatego lodowce topnieją, prawda? Kiedyś oceany były ciepłe. Dlaczego kiedyś było odwrotnie? Po pierwsze, przed potopem zapewne nie było zimy, przynajmniej tak to ukazuje Biblia i wiele mitów mówi właśnie, że kiedyś na tej doskonałej ziemi, zanim nastał potop, to klimat był bardzo ciepły. Po drugie, czytamy tutaj, że
potop zaczął się za sprawą źródeł wielkiej otchłani, które przyczyniły się do niego i jednocześnie wypchnęły lawę i gorącą wodę z wnętrza ziemi. To jeszcze dodatkowo dodało temperatury tym i tak już ciepłym oceanom. A teraz skąd chłodne lata? Drodzy, kiedy wybuchł wulkan Krakatoa w 1883 roku, wówczas ten jeden wulkan wyrzucił taką masę pyłu wulkanicznego w atmosferę, że przez 2 lata przyćmił niebo na całej ziemi. Na całej ziemi opadła temperatura na skutek wybuchu tego jednego wulkanu. Mało kto tym wie, ale w Stanach Zjednoczonych wtedy latem dochodziło do przymrozków. Dlatego zbiory były totalnie wyniszczone na całej ziemi i największy głód, jaki nastał, nastał właśnie w połowie XIX wieku w rezultacie wybuchu tego jednego wulkanu. Teraz sobie pomyślcie, jaki był skutek wybuchu, łańcuchowego wybuchu wulkanów, które wybuchały w rezultacie spękania skorupy ziemskiej, gdzie nie jeden wulkan, ale cała masa wulkanów wybuchła w jednym czasie. Przez setki lat unosił się pył wulkaniczny w atmosferze, przesłaniając słońce. A więc promienie słoneczne nie dochodziły do ziemi przez długi czas z taką siłą, powodując chłodne lata. A więc mamy teraz 2 czynniki, które są konieczne, żeby nastała epoka lodowcowa. Mamy ciepłe oceany, prawda? I mamy chłodne lata na skutek pyłu wulkanicznego unoszącego się przez długi czas w atmosferze. Komputerowy model to potwierdza, że tak mogło naprawdę być, bo pozwala obliczyć, że przy ciepłych oceanach i przy średniej temperaturze 10 stopni Celsjusza w regionach północnych powstawało około 10 metrów lodu rocznie. Na 1 metr lodu trzeba 10 metrów śniegu, czyli 10 metrów lodu to jest 100 metrów śniegu. Czyli 100 metrów śniegu spadało rocznie, jeśli te warunki zostały spełnione. A przed chwilą pokazałem, że potop mógł je jak najbardziej spowodować. A w związku z tym można obliczyć, że nawet najgrubsze warstwy lodu, z jakimi mamy do czynienia na Antarktyce czy w Grenlandii, wystarczyło 300 lat, żeby mogły powstać. A więc epoka lodowcowa, co do której wielu uczonych sądzi, że trwała długi, długi czas, ale nie potrafią podać przyczyny, jaka mogła ją wywołać, ta cała epoka lodowcowa mogła powstać, te całe masy lodu, jakie widzimy, mogły powstać w ciągu zaledwie 300 lat w rezultacie potopu. I tutaj też mamy odpowiedź na pytanie, z którym się często spotykam, a mianowicie, jeśli miał miejsce potop, to gdzie jest ta cała woda, która zalała cały świat? Zalała nawet góry, Biblia mówi. Więc gdzie jest ta woda? Ta woda, drodzy, jest skuta w lodowcach. Pomijając to, że są głębokie rowy oceaniczne sięgające na wiele, wiele kilometrów, to mamy masy lodu, gdzie ta woda jest skuta. Naukowcy obliczyli, że gdyby wygładzić powierzchnię Ziemi i stopić cały lód, to woda zalałaby powierzchnię Ziemi na wysokość 3000 metrów. 3000 metrów. Ktoś powie, no i tak by nie wystarczyło, żeby zalać dzisiejsze góry, ale dzisiejsze góry powstały z wypiętrzeń dna morskiego. Dlatego w Alpach, w Himalajach, w Andach znajdujecie ślady po życiu morskim na ich szczytach. One kiedyś były częścią dna. Zostały wypiętrzone w czasie potopu. Także one nie istniały przed potopem. Te góry, o których Biblia mówi, że cała ziemia została zakryta do głębokości 15 łokci, to topografia ziemi przed potopem inaczej wyglądała niż obecnie. Góry prawie na pewno były łagodniejszymi górami. Poza tym te potężne fale potopu, one bardzo szybko zmiotły te wszystkie wzniesienia, jakie istniały. Zniosły je.
A więc 3000 metrów wody mielibyśmy, gdybyśmy stopili wszystkie lody na Ziemi i wyrównali powierzchnię Ziemi. O globalności potopu świadczą rozległe cmentarzyska skamieniałych ryb, skamieniałych zwierząt, dinozaurów, skamieniałe lasy, ogromne kaniony, pył wulkaniczny rozsiany na całej Ziemi, także złoża ropy, węgla, gazu świadczą o wielkim kataklizmie, o wielkiej katastrofie. Czym są skamieliny? Każdy organizm, to znaczy inaczej, kiedy jakiś organizm, kiedy jakieś zwierzę zostaje pogrzebane w osadzie, staje się częścią skały osadowej, staje się skamieliną. I skamieliny spotykamy na całym świecie. Więc świadczą one, że kiedyś na całym świecie masa zwierząt została zagrzebana za sprawą potężnych fal w osadzie. I ten osad zmienił się w skały. Bo tak dzieje się też w czasie powodzi bardzo często. Ale tutaj powódź musiała być na skalę globalną, bo te skamieliny znajduje się wszędzie, na całym świecie. Skąd się biorą skamieliny? Dzisiaj, drodzy, martwe ryby czy martwe zwierzęta nie kamienieją w mule, w osadzie. Bo co się z nimi dzieje? Rozkładają się, prawda? I najczęściej, jak jakieś zwierzę umrze i zostanie gdzieś w lesie, to co się z nim dzieje? Przychodzą drapieżniki, przychodzą padlinożercy, prawda? I zjadają to. Tak samo ryba, kiedy zdechnie, co się z nią dzieje? No, zostaje zjedzona bardzo szybko przez padlinożerców, przez drapieżniki. A więc w krótkim czasie nic nie zostaje. To obserwujemy dzisiaj. Tymczasem na całym świecie mamy miliony skamielin, bardzo dobrze zachowanych ryb, bardzo dobrze zachowanych zwierząt, które zostały ewidentnie zagrzebane gwałtownie i szybko. Tak gwałtownie, że możecie zobaczyć na zdjęciu. Czasem ryba zginęła w czasie, kiedy połyka inną rybę. Widzicie na tych zdjęciach? Jak gwałtowne było to wydarzenie, jak gwałtowny był to kataklizm, który sprawił, że miliony ryb, miliony zwierząt na całym świecie zostało zagrzebanych falami i zagrzebanych w osadzie, tworząc skamieliny na całym świecie. Immanuel Welikowski powiedział tak: kiedy ryba ginie, jej ciało wypływa na powierzchnię lub opada na dno i zostaje bardzo szybko, zazwyczaj w ciągu kilku godzin, pożarte przez inne ryby. Jednakże skamieniałe ryby odnalezione w skałach osadowych często są zachowane z nienaruszonymi ościami. Znajdujemy całe ławice ryb na wielkich obszarach, obejmujące miliardy sztuk w stanie agonii, bez żadnych śladów działania padlinożerców. A więc potężny kataklizm był odpowiedzialny za utworzenie tych skamielin, które widzimy na całym świecie. Porządek skamielin w warstwach geologicznych traktuje się często jako dowód ewolucji, bo na samym dole znajdujemy organizmy najbardziej prymitywne, a im bardziej w górę, tym bardziej złożone. Ale, drodzy, takiego porządku skamielin byśmy się spodziewali w przypadku potopu. Dlaczego? No bo najniżej byłyby szczątki stworzeń żyjących blisko dna morskiego. One zostałyby najpierw zagrzebane osadem. Następnie znaleźlibyśmy szczątki zwierząt poruszających się wolno, takich jak płazy, nad nimi szczątki zwierząt poruszających się nieco szybciej, takich jak gady, a najdłużej byłyby w stanie uciekać
przed podnoszącymi się wodami na wyższe tereny, jakie zwierzęta? Ssaki, prawda? I ssaki znajdujemy najwyżej. Tak więc porządek skamielin w warstwach geologicznych odpowiada temu, czego byśmy oczekiwali w przypadku globalnego potopu. Fale nanosiły bardzo szybko kolejne warstwy osadu, a wody po potopie szybko były w stanie wyżłobić w tej mokrej ziemi głębokie kaniony. I dlatego też niekiedy znajdujemy rzekomo starsze skały, które leżą pod młodszymi skałami, według datowania ewolucjonistycznych uczonych. A mamy do czynienia z tak wielkimi obszarami, że nie może tu chodzić o jakieś uskoki geologiczne. Istnieją też miejsca, gdzie występują skamieliny, które według teorii ewolucji pochodzą z różnych okresów. Na przykład jest takie miejsce Palaksy rzeka w Glen Rose, gdzie znaleziono ślady dinozaura, obok skamieniałą czaszkę kota, trylobita, ślady tygrysa szablistozębnego, a także skamieniały palec człowieka i skamieniały ząb dziecka. W jednym miejscu wszystko. Może was zainteresować, bo kiedy miałem ten wykład niedawno, ktoś mnie pytał o ten palec, czy jest on większy od palca współczesnego człowieka. Inaczej mówiąc, czy kiedyś przed potopem, czy ludzie byli więksi. No i ciekawa rzecz, drodzy, bo to jest palec kobiety, która, wnioskując z jego rozmiarów, była o przynajmniej 20% wyższa, większa niż średniej wysokości kobieta w naszych czasach. Uczeni wierzący w ewolucję uważają warstwy geologiczne za potwierdzenie ich teorii, ale nie potrafią rozwiązać problemu, jaki stwarzają skamieniałości zwierząt albo drzew, które leżą w poprzek kilku warstw geologicznych. A jest rzeczą niemożliwą, żeby martwe zwierzę albo drzewo, żeby mogło przetrwać miliony lat bez rozkładu, prawda? Czekając, aż zasypią je kolejne warstwy. A więc te zwierzęta i te drzewa skamieniałe, które przecinają kilka warstw, na nie geolodzy ewolucjonistycznie nie mają żadnej odpowiedzi. Dr John Morris napisał tak: wielowarstwowe skamieniałości należą do wyjątków, ale znane są wszystkim geologom. Często znajduje się drzewa wystające ze złóż węgla do wyżej położonej warstwy, a nawet sięgające do drugiego złoża węgla, kilka stóp ponad pierwszym. Byłem w wielu kopalniach węgla i w prawie wszystkich widziałem takie skamieniałości lub ślady po nich. Odkryłem także gruby i prosty jak strzała pień przechodzący przez liczne warstwy. Ponadto widziałem setki pojedynczych skamieniałości, których szerokość była większa niż szerokość warstw, w których tkwiły. Oczywiste jest, że warstwy te nie mogą być rezultatem powolnej akumulacji, ponieważ na przykład martwa ryba nie utrzyma swojego kształtu, aż wokół niej zgromadzi się osad. Musi być szybko przykryta, aby mogła być zachowana. Niektóre z wielkich, wielowarstwowych drzew przechodzą przez warstwy, o których inaczej sądzono by, że powstawały dziesiątki tysięcy lat. Cały ten fragment musiał jednak powstać w krótszym czasie niż ten, w którym drzewo spróchnieje. Dziś dobrze wiadomo, że szybko poruszające się i pełne osadu wody mogą utworzyć wielość warstw, jak to pokazują laboratoryjne eksperymenty, huragany, a nawet fale mułu spowodowane wybuchem wulkanu St. Helens. W Stanach Zjednoczonych byłem wiele razy w parkach ze skamieniałymi drzewami, na przykład w Petrified Forest w Arizonie czy Yellowstone w Wyoming, i
Na pierwszy rzut oka skamieniałe drzewa stojące w pozycji pionowej kwestionują biblijną wersję potopu. Bo na przykład w Yellowstone jedna warstwa popiołu za drugą zawiera skamieniałe pnie drzew, których korzenie zagrzebane są w ściółce. Także ewolucjoniści zakładają, że rosły tam kolejne lasy, które zostały zagrzebane, na nich wyrósł następny las, który został zagrzebany i takich warstw jest 50. A w związku z tym 50 okresów, kiedy musi wyrósł las i zostać zagrzebany, to są ogromne, ogromne okresy czasu. Ale uczeni zakładają, że drzewa te wyrosły w tym miejscu, gdzie je znaleziono skamieniałymi. Nie biorą pod uwagę alternatywy, że te drzewa mogły tam być przemieszczone podczas wielkiego kataklizmu. A nowsze badania właśnie to sugerują. Bo po pierwsze okazuje się, że korzenie stojących pni są często złamane. Dlaczego stojące drzewa byłyby pozbawione korzeni, gdyby wyrosły w tym miejscu, gdzie je znaleziono? Prawda? Po drugie, skamieniałe lasy bada się od ponad 100 lat, a jednak dotąd nie znaleziono w nich pozostałości po zwierzętach. A że są tam warstwy pyłu wulkanicznego, to powinny tam być zagrzebane jakieś zwierzęta. A nie ma. Nie ma ich tam. A na przykład, kiedy wybuchł wulkan St. Helens w 1980 roku, to on zaskoczył wiele zwierząt. I zwierzęta są tam zasypane. Natomiast w przypadku tych skamieniałych drzew nie. To sugeruje, że te drzewa zostały przeniesione skądinąd. I wreszcie pierścienie niektórych drzew skamieniałych znalezionych na różnych poziomach mają podobny układ, co sugeruje, że rosły w tym samym czasie. Wybuch tego wulkanu St. Helens, ta nazwa nie bierze się tak, jak niektórzy sądzą, od świętej Heleny, tak to tłumaczą, tylko bierze się od nazwiska człowieka, który nazywał się St. Helens. Ten wulkan wybuchł 18 maja 1980 roku. Wybuchł z siłą 500 bomb, które spadły na Hiroshimę. I dostarcza on modelu tego, co mogło się dziać podczas potopu. Tylko weźmy pod uwagę, że w czasie potopu wybuchło wiele wulkanów w łańcuchowy sposób. Ten wybuch zabił 61 osób, tysiące zwierząt i zmiótł ponad 400 km kwadratowych lasu. Drodzy, widziałem tam, widzicie te drzewa, które stoją za mną? Wiele z tych drzew to są potężne drzewa, których ja nie byłbym w stanie objąć, a są one złamane dosłownie jak zapałki. Tak potężna była moc tego wybuchu. I wiele z drzew znalazło się w pobliskim jeziorze. Koło tego wulkanu jest jezioro, które nazywa się Spirit. I usadowiły się w tym jeziorze w pozycji pionowej. Tak, jakby tam wyrosły. Badania wykazały, drodzy, że na dnie tego jeziora stoi obecnie w pozycji pionowej około 20 tysięcy drzew. I wiele z nich jest częściowo zagrzebanych, tak samo jak te skamieniałe drzewa, które znaleziono w Yellowstone. I badania pokazują, że często pnie drzew pływają w wodzie przez wiele tygodni, miesięcy, przyjmując pozycję wertykalną na dnie. Potop stworzył warunki podobne do tych, jakie widzimy w jeziorze Spirit w stanie Oregon,
tyle że na większą skalę, bo wybuchy wulkanów i fale zmiotły tam masę drzew, grzebiąc w osadzie popiołu, gleby, te drzewa w pozycji pionowej, tak iż z czasem stały się one skamieniałymi. W ten sposób mogło powstać w krótkim czasie, tak jak po wybuchu tego wulkanu St. Helens mogło powstać w krótkim czasie wiele warstw skamieniałych drzew. Wiele miejsc na świecie nosi ślady uformowania przez ogrom wody w krótkim czasie. Najbardziej znanym takim miejscem jest Wielki Kanion w Arizonie. Kiedy tam byłem pierwszy raz, ponad chyba 20 lat temu, wówczas przewodnicy mówili, że to ta rzeka właśnie, którą tam ledwie widać na dnie, Colorado, ona sobie tam przepływała i przez miliony lat ta rzeczka wyżłobiła cały ten kanion. Ale kiedy byłem ostatnio, to już tak nie mówili. Teraz większość uczonych uważa, że to nie rzeka Colorado poprzez erozję wyżłobiła ten potężny kanion w Arizonie, ale przyjmuje się, że miała miejsce wielka powódź za sprawą wód jeziora polodowcowego, które było w pobliżu i wody, masy wód z tego polodowcowego jeziora w krótkim czasie wyżłobiły cały ten kanion. A więc w zasadzie jest to ta sama przyczyna, którą ja podaję, że miał miejsce potężny potop i jego wody po potopie w tej miękkiej ziemi bardzo szybko wyżłobiły Wielki Kanion i wiele innych podobnych miejsc na świecie. I na dowód tego mogę właśnie przytoczyć to, co stało się przy wulkanie St. Helens w Oregon, bo tam również woda wymieszana z popiołem, wymieszana z odłamkami skał, w ciągu zaledwie kilku dni, tam gdzie obecnie przepływa strumyk w kanionie, który jest bardzo podobny do tego wielkiego w Arizonie, ten kanion powstał obok tego wulkanu St. Helens w ciągu kilku dni. Gdyby to się nie stało za naszego życia, to uczeni byliby przeświadczeni, że to ten strumyk w ciągu iluś tam milionów lat wyrzeźbił ten kanion niedaleko wulkanu St. Helens. Ale ponieważ to się stało w 1980 roku, to wszyscy wiedzą, że było inaczej. Że to ten popiół i gruz zmieszany z ziemią w krótkim czasie po wybuchu tego wulkanu był w stanie wyżłobić ten kanion, który przypomina ten wielki w Arizonie. Badania skały, która powstała z lawy wulkanu St. Helens, przeprowadzone przy pomocy metody potasowo-argonowej, wykazały wiek tej skały na między 290 tysięcy lat a 3,5 miliona lat. Datowano tą skałę, o której wiemy, że powstała około 20 lat temu. Tutaj też możecie zobaczyć, jak niewiarygodne, jak mało wiarygodne są, czy nieprecyzyjne, błędne wręcz, mogą być metody datowania stosowane obecnie. Bo te metody datowania, które stosuje się obecnie, włącznie z metodą węgla radioaktywnego C14, zakładają, że świat zawsze był taki jak obecnie. Ale już Libby, odkrywca tej metody datowania radioaktywnym węglem C14, stwierdził, że w czasie jego życia ten procent się zmienił. A jeśli miało miejsce to, o czym czytamy w Biblii, tak potężne wydarzenia, wydarzenie, któremu towarzyszyły wybuchy wulkanów, masa pyłu wulkanicznego, a więc zupełnie inne warunki niż te, które mamy obecnie, to też te metody oparte na założeniu, że wszystko było tak jak teraz, będą przynosiły błędne wyniki. I w przypadku tej skały, która ma niecałe 30 lat,
a datowano ją na między 290 tysięcy a 3,5 miliona lat, widzimy, jak zawodne mogą być te metody datowania, jeśli opieramy je na założeniu błędnym, a mianowicie takim, że zawsze wszystko było tak jak teraz. Jeśli wykluczamy to, że kiedyś miał miejsce ogromny kataklizm. Powstanie węgla, powstanie ropy, powstanie skamielin wskazuje na potężny kataklizm w przeszłości. Weźmy ropę na przykład. Sądzi się, że ropa potrzebuje ogromnych okresów czasu, żeby powstać, ale laboratoryjne badania pokazały, że w pewnych warunkach ropa może powstać w bardzo krótkim czasie. Jeśli mamy odpowiednią temperaturę i ciśnienie, gaz ziemny czy ropa mogą powstać w ciągu kilku godzin. Złoża ropy naftowej występują w skałach osadowych w głębi ziemi, gdzie panuje wysokie ciśnienie, ale te skały osadowe, w których jest ropa zawarta, one są porowate, prawda? A w związku z tym, gdyby ropa nie powstała w rezultacie potopu zaledwie kilka tysięcy lat temu, to jak mogłoby się tam do dziś utrzymać ciśnienie, skoro skały są porowate? To tak jakbyście wbili w oponę igiełkę, prawda? To z niej będzie powoli uchodziło powietrze. Powoli, powoli, ale w końcu ujdzie całe, prawda? I tak samo te skały porowate, w których jest ropa, one nie są jak metal, prawda? Tylko ciśnienie przez nie powoli uchodzi. Także gdyby ta ropa, która jest w nich, powstała więcej niż kilka tysięcy lat temu, tam nie byłoby ciśnienia, a jednak ono dalej jest, co wskazuje, że ta ropa, która jest w tych skałach porowatych, powstała niedawno. Drugi argument za tym to fakt, że może zacznijmy od tego, że na ogół przyjmuje się, że ropa pochodzi ze zwierząt i roślin, które zostały pogrzebane w osadzie i w związku z tym jednym ze składników ropy jest porfiryna. Co to jest porfiryna? Jest to organiczny związek występujący w roślinach, występujący w krwi. Molekuły porfiryny rozpadają się w obecności tlenu. Więc kiedy dochodzi do kontaktu z tlenem, to molekuły porfiryny rozkładają się. Fakt, że porfiryna jest obecna w wydobywanej dziś ropie, świadczy, że do roślin i zwierząt przykrytych osadem tlen nie miał przystępu. A więc to nie było tak, jak sobie to dzisiaj niektórzy wyobrażają, że przez długie okresy czasu ten osad zakrywał te zwierzęta, te ryby i to jest dowód na to, że świat trwa miliony, miliony lat. Gdyby tak było, to tej porfiryny by tam dawno nie było, bo ona znika przez kontakt z tlenem, a ona tam jest. O czym to świadczy? To znów świadczy o potężnym kataklizmie, który szybko, gwałtownie zakrył, pogrzebał masy zwierząt i masy roślin i rezultatem tego jest również i węgiel. Jak powstał węgiel? W początkowej fazie potopu ta cała flora przedpotopowa została zmieciona przez potężne fale, wymieszana, przeniesiona i rzucona w różne miejsca świata, po czym została zakryta ta flora przez osad, przez muł, który utworzył warstwę, pokrywę osadową i ten ciężar sprasował te masy roślinności, przekształcając je w grube warstwy węgla. Na ogół przyjmuje się, że węgiel powstał z kolejnych warstw obumarłych lasów, które nakładały się jedna na drugą przez miliony lat. Ale drodzy, wystarczy pójść do lasu, żeby stwierdzić, że obumarłe drzewa, obumarłe rośliny tworzą próchnicę.
a nie węgiel, zamieniają się w próchno, a nie w węgiel. Także dziś nie ma takich procesów geologicznych, które mogłyby utworzyć pokłady węgla, jakie mamy na Ziemi. Uczeni obliczają, że na pokład węgla o grubości 1 metra potrzeba 10 metrów torfu. Tymczasem, a tak więc pokład węgla o grubości 30 metrów wymagałby ilu metrów torfu? 300. 300 metrów torfu jest potrzebnych, żeby utworzyć 30-metrowej grubości pokład węgla. Czy 30-metrowej grubości pokład węgla to jest coś nadzwyczajnego? Nie. Są pokłady na świecie węgla, które mają po kilkadziesiąt metrów grubości i jest ich bardzo dużo na ogromnych przestrzeniach. Tymczasem najgrubsze warstwy torfu, jakie występują na świecie, mają kilkanaście metrów. Skąd wziąć takie grube warstwy torfu, jakie byłyby potrzebne do utworzenia węgla, skoro dzisiaj torf, najgrubsze warstwy to jest kilkanaście metrów? Takie pokłady węgla, jakie mamy na świecie, drodzy, mogły powstać jedynie z przedpotopowej flory, która została zdarta i przemieszczona przez potężne fale, a następnie przyciśnięta warstwami osadowymi. Ale czy węgiel mógł rzeczywiście powstać tak szybko za sprawą potopu? Nam się przecież może wydawać, że do powstania węgla to trzeba milionów lat, no bo gdziekolwiek nie pójdziemy do muzeum czy do kopalni, to tak właśnie będziemy, takie rzeczy będziemy słyszeć. Drodzy, dr George Hill z Uniwersytetu w Utah wykazał, że węgiel może powstać bardzo szybko. W warunkach laboratoryjnych węgiel może powstać w 20 minut. Ropa może powstać w 2 godziny, ale potrzebne jest do tego odpowiednie ciśnienie oraz ciepło, ale te warunki były spełnione w czasie potopu. A więc w krótkim czasie mogła powstać ropa, mógł powstać węgiel. O tym, że węgiel powstał w krótkim czasie, że ropa powstała niedawno, mogą świadczyć przedmioty ludzkiego wyrobu, które znajduje się czasem w bryłach węgla albo w bryłach warstw, albo w skałach osadowych. Uczeni przyjmują, że węgiel ma 200-300 milionów lat, że tyle milionów lat trzeba było, żeby powstał węgiel. Oczywiście człowiek, według tych samych uczonych, jest na Ziemi bardzo króciutko. Jak w takim razie wyjaśnić przedmioty wyrabiane przez człowieka, które znaleziono w bryłach węgla? Doświadczy albo człowiek ma 300 milionów lat, czego ewolucjoniści nie zakładają, albo węgiel ma tylko kilka tysięcy lat. Na przykład w 1891 roku pani Kalb z Morrisonville w stanie Illinois natknęła się na rozpołowioną bryłę, z której wypadł pięknie wykonany złoty łańcuszek. Myślała, że ten łańcuszek musiał wpaść komuś do węgla, kto ten węgiel dostarczał albo kto ten węgiel wydobył. Ale kiedy chciała podnieść ten łańcuszek, to zobaczyła, że jego końce dwa tkwią dalej w tej bryle węgla. A obie strony tej rozpołowionej bryły mają odbity ślad tego łańcuszka. Więc ten łańcuszek był zamknięty w tej bryle węgla. Jak znalazł się w bryle węgla? Datowanej na okres karbonu. 300 milionów lat. A może węgiel powstał tylko kilka tysięcy lat temu? W 1924 roku Frank Kennard, pracownik elektrowni miejskiej w Thomas w stanie Oklahoma, rozbił młotem bryłę węgla, która nie mieściła się w piecu i z jej środka wypadło naczynie wykonane z żelaza. Świadkiem tego wydarzenia był inny pracownik, Jim Stuhl. Dwie połówki węgla nosiły odbicie żelaznego naczynia. Węgiel pochodził ze złoża w Oklahomie, datowanego na 312 milionów lat.
Na następnym zdjęciu widzimy metalową rurkę znalezioną w 1885 roku w odlewni Izydora Brauna w Oklabrucku w Austrii. W bryle węgla, która miała powędrować do pieca hutniczego. I ma ona wymiary 5 na 5 na 4 cm i waży 3/4 kg. Syn właściciela zawiózł ją do muzeum w Salzburgu, gdzie zbadał ją austriacki fizyk Karl Gurs i stwierdził, że wykonano ją z żelaza. Możecie oglądać tą rurkę w muzeum Heimathaus w Oklabrucku w Austrii. W 1989 roku człowiek o nazwisku Kurz z Nampa w stanie Idaho wiercił studnię artezyjską i na głębokości 100 metrów pod warstwami gliny, piasku i bazaltu natrafił na glinianą lalkę o wysokości około 4 cm, obecnie przechowywaną w Idaho Historical Society Museum of Boise. Proporcje tej lalki świadczą o kunszcie wykonawcy. Najprawdopodobniej była to zabawka, która została zmyta przez wody potopu i zakryta 100-metrową warstwą osadu. W Dorchester w stanie Massachusetts w 1851 roku wybuch dynamitu rozbił litą skałę. Skałę datowaną na 600 milionów lat, wyrzucając z wnętrza tej skały rozerwaną na pół piękną wazę o wysokości 12 cm i dzwonkowatym kształcie. Możecie zobaczyć, że powierzchnia tej wazy wykonanej z cynku i srebra jest pięknie inkrustowana kwiatami i to wykonanie świadczy o wysokim kunszcie artystycznym. Tego, który ją wykonał. Ewidentnie przed potopem. Znaleziono ją w skale. Chemik i wykładowca Newton Anderson znalazł dziwny przedmiot w bryle węgla, kiedy był jeszcze dzieckiem. I tutaj może też od razu... Dlaczego dziś nie znajduje się takich rzeczy w węglu? Dziś już nie sprzedaje się węgla w dużych bryłach, tylko węgiel jest przemielony przez kombajn i dostajemy go w malutkich kawałkach. Ale w XIX wieku węgiel kupowało się w dużych bryłach i te bryły trzeba było samemu rozpołowić. I kiedy Newton Anderson był młody, to właśnie upuścił taką bryłę węgla przypadkiem na ziemię. I ona rozpadła się na pół i we wnętrzu zobaczył uchwyt dzwonka. Dzwonka ozdobionego rzeźbą klęczącego anioła. Anioła ze skrzydłami, który miał dłonie złożone w geście modlitwy. Anderson zrobił zdjęcie tego dzwonka i wysłał go do wielu ekspertów, znawców starożytności, ale żaden nie potrafił zidentyfikować kultury, która mogła wykonać ten przedmiot. Najbliżej są babilońskie rzeźby przedstawiające demonów. A według Biblii to ta kultura na terenie Sumeru była pierwszą, która powstała za sprawą potomków Noego, więc nie zdziwiłoby nas pewne podobieństwo między tym przedpotopowym zabytkiem, a tym, co później wyrabiały pierwsze kultury po potopie na ziemi. Anderson poddał ten dzwonek skaningowej analizie elektronowej na Uniwersytecie Oklahoma, która wykazała, że został wykonany z nieznanego nam stopu. Kiedy byłem w muzeum
które nazywa się Creation Evidence w Glen Rose w Teksasie, oglądałem tam metalowy młotek znaleziony w skale datowanej na około 100 milionów lat w London, w stanie Teksas. Max i Emma Hahn znaleźli ten młotek w tej skale w 1934 roku i do dziś on tkwi sobie w tym kawałku skały datowanej na 100 milionów lat. Nie ma na nim ani śladu rdzy, a rysa zrobiona wiele lat temu stalowym narzędziem na tym młotku, chyba na tym zdjęciu jej nie widać, ale możecie mi wierzyć, że ona tam jest, błyszczy się tak, jakby została zrobiona dziś. Mimo tego, że powstała wiele lat temu, żadnego śladu rdzy. A rysa do dziś błyszczy się tak, jakby ktoś minutę temu ją wykonał. Ten młotek zrobiono ze stopu żelaza, siarki i chloru, bez krzemu i niklu. I zdaniem metalurgów w dzisiejszych warunkach atmosferycznych nie można wykonać takiego stopu. A jego drewniana rączka częściowo zamieniła się w węgiel. Rozmawiałem z doktorem Karlem Bauf, który jest dyrektorem tego muzeum i jednocześnie archeologiem. I powiedział mi, że oddali ten młotek do analizy tomograficznej, która pozwala za pomocą promieni zbadać wewnętrzną strukturę przedmiotu. I testy ujawniły, że ten młotek jest najbardziej jednorodnym narzędziem, jakie kiedykolwiek widziano w tym laboratorium w Teksasie, a to jest jedno z największych tego typu ośrodków na świecie. Fizycy twierdzą, że taki wyrób mógł powstać jedynie przy innym ciśnieniu powietrza niż obecnie. Co by wskazywało, że warunki życia przed potopem były inne niż dzisiaj. Na to również też wskazuje powietrze zachowane w bursztynie. Tutaj zwłaszcza w tych okolicach macie dużo bursztynów. W bursztynie czasami są pęcherzyki powietrza. Zbadano ciśnienie w tych pęcherzykach powietrza. Okazało się, że jest ono na poziomie nie ciśnienia, tylko tlenu, że jest tego tlenu około 30%. Natomiast dzisiaj mamy tlenu około 20%. Także to pokazuje, że było więcej tlenu w powietrzu przed potopem i ciśnienie było inne. To może też być kluczem do zagadki, co stało się z dinozaurami. Dlaczego dinozaury wymarły tak szybko, czy w ogóle wymarły po potopie? Najprawdopodobniej inne warunki, inne ciśnienie, inne temperatury, inna zawartość tlenu nie sprzyjała im. Po tym przykładzie, ten młotek i ten dzwonek, te narzędzia, możemy zobaczyć, że ta cywilizacja przed potopem to nie była jakaś prymitywna cywilizacja. Zresztą możemy też tu zobaczyć po osiągnięciach, jakich dokonali potomkowie Noego. O najpiękniejsze piramidy, najbardziej trwałe, największe, pochodzą z najwcześniejszego okresu. W późniejszych wiekach już nie stworzono tak fenomenalnie zbudowanych konstrukcji jak Wielka Piramida w Gizie. Pokazywałem wam parę tydzień temu te soczewki, prawda? Też najbardziej zaawansowane soczewki pochodzące z okresu najwcześniejszego okresu historii Egiptu. Te soczewki w oczach siedzącego skryby, który jest datowany na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Istnieją też mapy wykonane kilka wieków temu, ale ich wykonawcy mówią, że opierali się na starożytnych źródłach, na mapach pochodzących ze starożytności. Mapy, które pokazują Antarktydę na przykład w różnych fazach zlodowacenia, w początkowej fazie zlodowacenia. A więc jacyś ludzie tam byli. Wykonali mapy w tak wczesnym okresie, w okresie tworzenia się lodowców. To wszystko pokazuje nam, że pierwsi ludzie po potopie to byli ludzie bardzo inteligentni, ludzie, którzy wciąż posiadali wiedzę na wysokim poziomie. Ale okres lodowcowy
i rozprzestrzenienie się ludzi po całym świecie sprawił, że ta wiedza, która była na początku u Noego, u jego synów, zaczęła podupadać i było jej coraz mniej. Ale w starożytności wiedziano wiele niesamowitych rzeczy. Wiedziano to, że Ziemia jest okrągła, że Ziemia krąży wokół Słońca. Starożytni znali zjawisko precesji osi ziemskiej. Znali obwód biegunowy Ziemi. Wierzę, że to była wiedza, którą pielęgnowali jeszcze sprzed okresu potopu. Tak więc powstanie węgla, powstanie ropy, powstanie skamielin, wypiętrzenie tych pasm górskich z dna oceanicznego, bo tak jak powiedziałem, znajduje się dowody życia morskiego na Himalajach, Andach, w Alpach. Dryf kontynentalny, a więc to, że te kontynenty, które kiedyś tworzyły jedną całość, oddaliły się od siebie. Takie cuda natury jak Wielki Kanion, przedmioty wyrabiane przez ludzi, znajdowane w bryłach węgla, w skałach osadowych, legendy o wielkim potopie, który zniszczył cały świat z wyjątkiem jednej rodziny, które zachowały się w pamięci wszystkich kultur świata, potwierdzają biblijną relację o globalnej katastrofie, która wyniszczyła dość zaawansowaną cywilizację, jaka ewidentnie istniała przed potopem.